Café du Nord. Jest to najstarsza kawiarnia w Nowym Orleanie. Można by ją nazwać też cukiernią, bo mają super pączki. Wybudowano ją w 1862 roku, tak więc jak na Amerykę to naprawdę, naprawdę bardzo stara. Warto tu przyjść trochę przed 8, bo o tej porze to już jest kolejka, a za pół godziny to będzie ona jeszcze dłuższa. A panie przyszły trochę wcześniej, żeby nie musieli czekać na stolik. Widzicie jak to wygląda? Ludzi jest bardzo dużo. Są nasze panie. Jest kawa. I pączki. Po tej stronie, gdybyście wpadli tak na szybko tylko po pączki, to możecie, tu jest krótsza kolejka. To można odebrać. A jeżeli chcecie stolik, to musicie niestety odstać tam. Tutaj jeszcze jest jedna część. Dodam jeszcze, że lokal jest otwarty 24 na dobę. Tak więc możecie tu przyjść śmiało o każdej porze. Czas na pączka i na kawę.